Witam Państwa, nazywam się Krygio Anna i chciałabym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami na temat światła dziennego. Na samym początku mam do Państwa prośbę. Zamknijcie oczy. Ciemno. Czujemy się niepewni, niemalże bezbronni. A teraz proszę o otwarcie oczu. Lepiej, prawda? Światło. Trudno wyobrazić sobie życie bez niego. Korzystamy z niego każdego dnia. Daje nam pewność, poczucie bezpieczeństwa, kontroli, podsuwa wiele możliwości. Tym samym dla naszego kraju było światło przyniesione z Rzymu w 966 roku. Dawało natychmiastowe skutki w postaci zwiększenia bezpieczeństwa, rozszerzenia możliwości. Chrzest Polski był wydarzeniem mającym wpływ na czasy współczesne. I właśnie na czasach współczesnych chciałabym się skupić. Niedawno w Polsce odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla młodych katolików. Ponad 1,5 miliona pielgrzymów przybyło do kraju, który w 966 roku przyjął chrzest. Odwiedził nas sam papież, biskup Rzymu. Mogliśmy wziąć udział w wielkim wydarzeniu, poczuć niesamowitą atmosferę, poświęcić swój czas dla innych, udowodnić, że Polska jest krajem chrześcijańskim. Czy korzeni tego wydarzenia można doszukiwać się w X wieku? Moim zdaniem tak. Wielu z nas, zapytanych o autorytet, odpowie Jan Paweł II. I chyba wszyscy zgadzamy się, że był to wielki człowiek. Właśnie, był. A miałam mówić o teraźniejszości. Mówi się, że ludzie umierają dopiero wtedy, gdy wszyscy o nich zapomną. Tym sposobem papież Pole odkrył źródło nieśmiertelności. Ostatnio widziałam piękny dowód pamięci Jana Pawła II, a mianowicie tatuaż ze słowami: nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ gdyby nie chrzest Polski i powolny, długi rozwój chrześcijaństwa, nigdy nie poznalibyśmy tak niezwykłego człowieka, co niewątpliwie byłoby stratą dla każdego z nas. Szanowni Państwo, nieodłącznym elementem chrześcijaństwa są kościoły. Jedne wysokie, strzeliste, robiące przytłaczające wrażenie, inne małe, dające poczucie bezpieczeństwa, spokoju, ukojenia. Każdy z nich na swój sposób wyjątkowy. Każdy z nich piękny. Kościół Mariacki w Krakowie, Sanktuarium na Jasnej Górze, Opactwo Tynieckie. Żadne z nich by nie powstało, gdyby nie Mieszko I i jego decyzja o chrzcie w 966 roku. Przyjęcie chrześcijaństwa, mimo że miało miejsce tak dawno, wciąż ma wpływ na nasze życie. Światło przyniesione z Rzymu nie jest tylko wspomnieniem, ale nieprzerwanie płonie. To, czy będzie płonąć dalej, zależy już tylko od nas. Nasi przodkowie wykorzystali jego wszystkie możliwości. A my? Jaki wpływ na nasze życie miał chrzest? Jak my korzystamy z tego światła? Dziękuję.